A dzisiaj Wam pokażę tego efekty. Piękne rzeczy, marzenia się spełniają, słuchajcie. I wszystko jest zeżarte później któregoś dnia po prostu przez jakieś ptaki. Niki, gdzie biedka? Siemanko, ja jestem Hubert i witam Was na kolejnym vlogu pamiętniku z naszego życia. Jesteśmy u siebie na działce, mamy dzisiaj 4 maja, sobota, 4 dzień maja 2024 roku. Za mną na działce, jak widzicie, jest bus, ponieważ wjechałem sobie na chwilę. W związku z tym, że dzisiaj przywieźliśmy sobie więcej kory, nasze prace ogrodowe tutaj zakończyły się wczoraj na takim etapie, że zdjąłem sobie praktycznie całą darnię, jaką miałem do zdjęcia i brakło nam kory i agrowłókniny. Dokupiliśmy sobie dzisiaj agrowłókninę i korę. Tutaj dzięki wujo za to, że akurat pod sklepem Cię trafiliśmy, a Ty miałeś korę na samochodzie. Super sprawa, nie musieliśmy jechać nigdzie dalej. I plan jest taki, że tutaj sobie to zakończymy te prace, bo wczoraj się nie udało, ale wczoraj się nie włączałem. Słuchajcie, nie włączałem się w związku z pewną awarią i generalnie trochę nie mogłem się Wam za bardzo pokazać, a dzisiaj Wam pokażę tego efekty. Pokażę z wczoraj, zdjęcie teraz sobie zobaczycie i zobaczycie sobie efekt dzisiejszy. Tak to ja nie wyglądałem, a żeby nie skłamać, jakieś 15 lat na pewno nie miałem takiej fryzury. Postanowiliśmy mnie obciąć maszynką, która się do tego nie nadaje. I w związku z tym trochę musiałem się ukrywać, trochę byłem zdenerwowany i musieliśmy się ratować. Strzyżenie trwało aze 2 godziny, tyle Wam powiem. Ale no nic, wjechałem sobie tutaj busem, więc skorzystam z tej opcji, że mam tutaj prąd. Rozciągnąłem sobie właśnie przedłużacz i posprzątam sobie w samochodzie. I dzisiaj na pewno będziemy sprzątać przyczepę, żeby była gotowa do wyjazdu i zajmę się spłuczką. Kupiłem sobie też spray taki do kontaktów, do czyszczenia. Wypsikałem teraz i zobaczymy, czy to ruszy, czy nie ruszy. Jak nie, to będę rozbierał spłuczkę, więc zapraszam na dzisiejszy film. A jeszcze skorzystamy z tego, że jest w miarę sucho i przejdziemy się po naszym domu. Zapraszam Was na nasze włości. Tutaj proszę bardzo, właśnie jestem w przedpokoju. Tu będzie przedpokój, słuchajcie. W tym miejscu będzie taki ganek, 1,5 metra szeroki, 6,80 długi. I taki domek sobie tutaj zbudujemy niebawem. Tak to wygląda z tej perspektywy. Piękna sprawa. Piękne rzeczy, marzenia się spełniają, słuchajcie, opowiem o tym trochę więcej kiedy indziej. I co? Czas się wziąć do roboty, przebrać się i takie tam. A więc tak, słuchajcie, jeśli chodzi o tego vloga, to temat prac ogrodniczych zamykamy tym pięknym zagajniczkiem owocowym. Tutaj będzie się działo. Jeszcze takie siatki będziemy kiedyś zakładać, żeby nam ptaszory i inne jakieś zwierzyńce nie wyjadły po prostu tych owoców, bo co roku wszystkie zostają zjedzone. Czekamy, aż one dojrzeją, już jesteśmy blisko do tego zbioru i wszystko jest zeżarte później któregoś dnia po prostu przez jakieś ptaki czy coś. I wygląda to tak. Ja jestem zachwycony. Piękna sprawa. Tak to wszystko wygląda. Te są bardzo ładne, te krzaki. A tutaj już nie zdejmowałem, bo będziemy się pozbywać przyczepy, tak jak wspominałem na ostatnim filmie, i całej tej kostki. I będę dokładnie taką samą robotę wykonywał tutaj, aż do samego domku narzędziowego. Taka praca nas tutaj czeka. I co? Za chwilę weźmiemy się, oczywiście dla Was za chwilę, za tą spłuczkę w toalecie, bo po prostu chciałbym ją uruchomić. Całe szczęście, jak ona nie działa, to można sobie pomagać słuchawką z prysznica. Jest to jakieś takie rozwiązanie tymczasowe, natomiast ona powinna działać. Już jakby dużo pracy nad nią w zeszłym roku chyba po prostu włożyłem, a to nadal nie działa. Przeczyściłem te styki i to nic nie pomogło. Tam było zaśniedziałe, tak jak Wam pokazywałem, białym nalotem jakimś takim ogarnięte, ale przed chwilą właśnie Zuzanna mnie uświadomiła, że jeszcze kawałek mam takich prac tutaj do wykonania ze zdjęciem tej darni i wysypaniem kory. Kolejne te krzaki, które sobie dokupiła, jakieś rokitniki 4, też muszę w ten sposób przygotować podłoże, żeby to fajnie rosło, ale nie będę Was tym już tutaj zanudzał, chociaż dlaczego by nie.
Jeszcze w międzyczasie przejdziemy się po Kawusi na spacer po wsi. Pokażę wam, jak to tutaj wygląda. Nasza wieś to jest jedna długa droga, a tak naprawdę dwie takie równoległe. A tam jest rodzinka. Musiałem się po bledkę wrócić, po prostu nie wzięliśmy jej najpierw, bo nie mam smyczy, ale wolałem ją zostawić bez smyczy, bo tak wyła, że normalnie na 200 metrów ją było słychać. Nieprzyzwyczajona jest do zostawania na działce sama, więc po prostu idzie z nami. A tutaj mamy żurek. Niki, gdzie bledka? Teta, no, jedziemy. Zapytam. Dobra, słuchajcie, kadr jest totalnie toaletowy, czyli zajmiemy się tym jego mościem, czyli spłuczką w naszej toalecie. Ja sobie to otworzę i zobaczę, co się dzieje w środku. No i po krótkiej rozkmince doszedłem do wniosku, że zajmiemy się tym jutro. Ponieważ nie mam przy sobie kontrolki, żeby zweryfikować, gdzie jest prąd, gdzie go nie ma, więc no niestety zostawiłem sobie w domu, ostatnio potrzebowałem jakiś czas temu i nie mam przy sobie tego sprzętu, więc jakby dokończę ten film sobie jutro, a wy widzicie to za chwilę. A więc tak, mamy kolejny dzień, ja sobie tutaj rozebrałem spłuczkę, rozkręciłem sobie tutaj dojście. Najgorsze jest to, że tutaj jest taka guma klejąca, jakiś taki uszczelniacz, który w sumie, jak wymieniałem przycisk, dostałem w komplecie. No i on jest taki jakby jednorazowy, no, dziwne to jest. Rozkleiłem to, rozerwałem, wkleję to z powrotem, ale co chciałem powiedzieć, bateria mi przed chwilą padła, musiałem sobie wymienić, ale nie o tym. Tego mi wczoraj brakowało, żeby sprawdzić sobie, gdzie jest prąd, gdzie go nie ma. To jest taka próbówka, którą powinienem mieć w walizce tutaj z narzędziami, ale ją wyciągnąłem jakiś czas temu w mieszkaniu, bo była mi potrzebna. I tak, sprawdziłem sobie, że tam ten styk do czyszczenia, ten spray okazał się być naprawdę spoko, bo wyczyścił mi to i ten bezpiecznik tam jest i to wszystko działa i prąd sobie płynie. I jak wyjąłem tutaj te kable na wierzch, całą pompkę, to jest ta pompka Tedford, ten włącznik wymieniałem ostatnio i tutaj było to wszystko zaciągnięte taką opaską termokurczliwą. Ja ją rozciąłem, żeby zobaczyć, po prostu odpiąć pompkę i zobaczyć, czy nie ma problemu tutaj z tym stykiem, czy coś, że tu się coś może zadziało, ale i pompkę ewentualnie podpiąć gdzieś indziej na krótko, żeby się upewnić, czy ten kabel po prostu dostarcza prąd jakby z tamtej strony od akumulatora, no nie? A więc sytuacja wygląda następująco, że fajnie mi tu słoneczko gdzieś wpada elegancko, pyk, pyk, tu się gdzieś odbija, tam gdzieś górą, aha.
tam gdzieś wpada sobie, nieistotne. I jakiś czas temu rozmawiałem z kimś o takiej pompce do ogrzewania centralnego w domu, która napędza jakby wodę po tych grzejnikach i tak dalej, że one lubią po zimie kamieniem zajść i ten kamień po prostu zatrzymuje ten wirnik. I w tej pompce, niech ja sobie tak zrobię, tutaj jest ten wirnik i tędy się zaciąga ta woda. Tam to się kręci, zaraz zobaczycie. Może postaram się to ogarnąć tak, żebyście zobaczyli, jak to funkcjonuje. Włączę teraz. O. I ja po prostu wziąłem sobie, wsadziłem tam śrubokręt. Tak naprawdę to ten miernik właśnie. Ruszyłem sobie tam dwa okrążenia, zrobiłem tym wirnikiem, włączyłem przycisk. Okazało się, że wszystko działa, czyli nie ma tutaj przerwanego tego prądu do tej pompki, tylko tak naprawdę pompka była, zastała się. Przez zimę sobie tak stała, pomimo że wodę spuściłem. Słyszałem, że są jakieś płyny, którymi się specjalnie zalewa jakby tą spłuczkę, żeby ta pompka właśnie w tym płynie sobie tam była i żeby to nie zamarzało i właśnie chyba się tak nie zastygło, ale no nie zrobiłem tego w ten sposób, spuściłem tylko tą wodę i tyle. Ale problem mamy zażegnany, więc wszystkie problemy tego dnia wcześniejszego i kilku jeszcze wstecz zostały rozwiązane. Wszystko w przyczepie mamy sprawne, więc możemy ją tylko umyć, dopieścić i tak naprawdę brać się za jakiś wyjazd. Teraz ja to muszę wszystko poskładać do kupy i koniec roboty na dziś z tym Tedfordem. Jeszcze sprawdźmy. Działa. Good job. A tak ogólnie u nas sytuacja wygląda następująco. Kosiarka już jest przygotowana do schowania, ponieważ skosiłem sobie trawkę. Wszystko za mną elegancko jest przekoszone. Będziemy dzisiaj nawozić to jeszcze jakimś nawozem takim antymochowym i w ogóle do trawnika specjalnym. Ale to trochę później. Najpierw umyjemy sobie autko. Zuzanna tam sobie buszuje gdzieś i zbiera się do tego, żeby umyć samochód. Jak umyjemy auto, to tak naprawdę być może weźmiemy się jeszcze za przyczepę dzisiaj, ale to się okaże, ponieważ młody sobie właśnie śpi. Czyli znowu włączam się w trakcie drzemki naszej młodzieży. I co? No i będziemy mieli dzisiaj gości i tak dalej, więc te dni majowe szybko uciekają. Dzisiaj jest niedziela, ostatni dzień majóweczki, pogoda cały czas dopisuje. No i jest pięknie, szkoda, że tak szybko się to skończyło, ale udało nam się naprawdę dużo zrobić, pomimo tego, że nie wyjechaliśmy. Forsowałem opcję wyjazdu na działkę, na rzekę z Zuzią, ale no nie wyrobiliśmy się ze wszystkim. Chcieliśmy tutaj fajnie oporządzić sobie tą działeczkę, bo już w tym roku będziemy się tutaj wprowadzać i chcemy mieć tutaj jak najpiękniej. A więc co? No my bierzemy się za robotkę jeszcze. Pomogę Zuzannie tutaj z samochodem. To może i tą przyczepę uda się zrobić. Subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. I każda subskrypcja wspiera działania Centrum Rampa Pawianice, ponieważ 10 groszy z każdej subskrypcji będę przeznaczał na ten cel właśnie. Każda subskrypcja równa się 10 groszy dla Fundacji Rampa. Wszystkiego dobrego dla Was, zdrowia, szczęścia i radości. Do zobaczenia na kolejnych filmach. Siemanko!